American Cars Mania wyrosła na największy zlot pojazdów z USA w Polsce. Ostatnia edycja ACM miała miejsce w Katowicach na terenie lotniska Muchowiec. Niemal 1000 aut made in USA robiło ogromne wrażenie. Unikalna stylistyka, komfort, moc i przyjemność z jazdy. Za to Polacy kochają auta zza oceanu. Ale nie każdy jest w stanie zaakceptować duże zużycie, nietaniego paliwa, jakie oferują kilkulitrowe silniki widlaste. Dlatego na zlocie zdarzały się i takie przypadki jak Ford Econoline. Oryginalnie jak przypłynął ze Stanów był silnik 5.2 benzyna z automatyczną skrzynią biegów. Ja jak kupiłem to auto, to już było po zmianie silnika na 3-litrowy diesel. Diesel wolno ssący, około 100 koni. Było to za małe na taki gabaryt. Trochę to taka Ameryka dla oszczędnych lub imitacja Ameryki. Co prawda było tanio, ale mało przyjemnie. Jankesi silniki dobierali do samochodów nie przez przypadek. Przerabiałem to auto, wsadziłem silnik z turbiną, także teraz ma około 240-250 koni. Skrzynia manualna jest zrobiona, także było trochę zabawy. Cóż, wielkie silniki diesla do dziś są instalowane w amerykańskich pick-upach. Najważniejsze, że w Fordzie wygoda pozostała na niezmienionym poziomie. Jeździliśmy różnymi autami, nowymi i starszymi, no jednak te stare są najwygodniejsze. Kanapy są tak miękkie, tak wygodne jak w fotelu przed telewizorem. Ale kolejnym autem nie pogardziłby sam Elvis Presley. Zresztą w krótkim wywiadzie wyjaśnił, że to jego ulubiona marka. Podobnie sądzi pan Wiesław. Cadillac DeVille z 1979 roku. Pojemność 7 litrów. V8 oczywiście. Taka inspiracja do Elvisa. No, uwielbiamy, że wszystkie mamy całą kolekcję płyt i w ogóle byliśmy u Elvisa w domu. To było też naszym marzeniem. Dlatego też Cadillac. I to jest prawdziwa amerykańska motoryzacja. Nic dziwnego, że po Cadillaca pana Wiesława sięgają znawcy tematu. Tym autem jeździmy na zloty, na jakieś wystawy. Zagrał w filmie fabularnym Komisja Morderstw w teledysku. Tego się nie da narysować, jak to często we współczesnym kinie bywa. Wspomnień, klimatu i stylu nie da się podrobić. Dlatego warto wybierać się na zloty, aby podziwiać starą amerykańską motoryzację. American Cars Mania pełni rolę biura podróży. Do czasów, gdy paliwo było tanie, elektronika służyła ludziom, auta budowano na długie lata i po to, aby dawały przyjemność z jazdy. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji tego wyjątkowego zlotu.